W skrytym zakątku malutkiego lasu zamieszkiwał kolorowy mały motyl o imieniu Igorek. Igorek był niezwykłym motylem, potrafiącym z gracją i radością tańczyć w powietrzu. Jego skrzydełka świecą wszystkimi barwami tęczy, rozświetlając otoczenie każdym możliwym kolorem. Kiedy fruwa wśród kwiatów, jego skrzydełka migoczą niczym magiczne światełka, przyciągając uwagę wszystkich mieszkańców okolicy, a małe oczka Igorka promieniują ciekawością i radością, gdy odkrywa świat wokół siebie. Mimo swojego niezwykłego talentu do latania, w głębi serca czuł się czasem smutny, patrząc na piórka ptaków, które zdobiły ich skrzydła. Fascynowały go ich różne odcienie, delikatność i elegancja, które sprawiały, że ptaki wydawały się i jeszcze piękniejsze. Igorek, choć znał radość lotu, zazdrościł ptakom ich pięknych ozdób. Czuł, że piórka to coś wyjątkowego, co chciałby mieć także na swoich skrzydłach. Zaczęła w nim kiełkować zazdrość, a marzenia o posiadaniu takich samych ozdobnych piór stały się jego codziennym towarzyszem. Wpatrywał się w piękne ptaki i widział, że ich pióra są jak magiczne, kolorowe płatki, które zdobią ich skrzydła i sprawiają, że wyglądają jak malowane tęczą. Niektóre pióra są delikatne i puszyste, jak puszek waty. Inne są długie i eleganckie jak wachlarze. Kiedy ptaki fruwają w powietrzu, ich pióra robią wrażenie na każdym, kto na nie patrzy. Świecą w słońcu jak magiczne kamienie, rozświetlając niebo i sprawiając, że wyglądają jak prawdziwe ptasie gwiazdy. Igorek coraz bardziej marzył, żeby i jego skrzydełka miały takie puszyste piórka. Pewnego letniego dnia, gdy słońce rozświetlało las swoim złotym blaskiem, Igorek postanowił podjąć odważny krok. Zbliżył się do grupy ptaków, które skakały i fruwały wokół gałęzi. Z lekką nieśmiałością w sercu poprosił ptaki o pożyczenie kilku z ich piór. Jego oczka migotały nadzieją, gdy ptaki spojrzały na niego z ciekawością. Ptaki z uśmiechami na dziobach przekazały mu kilka piórek, a Igorek spojrzał na nie z zachwytem. Piórka były miękkie i puszyste, jak delikatne chmurki na niebie. Ich kolory promieniowały jak klejnoty w promieniach słońca. Były intensywne i żywe, jakby same zawierały w sobie kawałki tęczy. Igorek czuł wdzięczność i radość, trzymając w swoich malutkich łapkach te piękne skarby. Igorek bardzo chciał, aby jego skrzydła były jeszcze piękniejsze, więc postanowił dodać do nich piórka od ptaków. Uważnie przyklejał kolorowe piórka do swoich skrzydełek, myśląc, że będą wyglądać jeszcze fajniej. Gdy skończył, zaczęło się coś dziwnego. Zamiast skakać i fruwać, leciutko i jak zawsze, Igorek poczuł ze zdziwieniem, że jego skrzydła stały się ciężkie i trudne do unoszenia. Było to dla niego dziwne i wręcz nieprzyjemne. Zrozumiał, że piórka, chociaż ładne, nie sprawiły, że jego latanie było lepsze. Wręcz przeciwnie, uczyniły to trudniejszym. Zamiast lekko fruwać i jak zawsze, jego skrzydełka stały się ciężkie. Motylek zrozumiał, że piórka nie są dla niego, ale nie chciał, aby jego skrzydełka były puste, nawet jeśli były pięknie kolorowe. Postanowił więc ozdobić je małymi kwiatkami. Delikatnie wybierał najpiękniejsze kwiaty, które znalazł wśród leśnej roślinności. Były to malutkie kwiatki o intensywnych barwach, błękitne, tak jak niebo, złociste jak samo słońce, różowe jak zachód słońca, a nawet purpurowe, jak najgłębsze cienie w głębi lasu.
Igorek starannie układał je na swoich skrzydełkach, tworząc kolorową mozaikę natury. Kwiatowe aromaty unoszące się z jego skrzydełek rozchodziły się po całym lesie, sprawiając, że całe otoczenie było napełnione wspaniałym zapachem wiosennych kwiatów. Myślał, że skrzydełka z kwiatkami będą lekkie i urocze. Niestety, kiedy przykleił kwiatki, okazało się, że też są za ciężkie. Motylek próbował wzbić się w powietrze, ale było mu trudno. Kwiatki sprawiły, że jego skrzydełka były teraz obciążone, a latanie stało się niemożliwe. I skrzydełka były jeszcze cięższe niż z piórkami. Motylek zrozumiał, że piórka i kwiatki nie są dla niego. Igorek siedział na gałązce, zastanawiając się, jak uczynić swoje skrzydełka jeszcze piękniejszymi. Otoczony promieniami słońca, które przebijały się przez liście drzew i padały na jego skrzydełka. Jego skrzydła, oświetlone promieniami słonecznymi, rozświetlały całe otoczenie jak magiczne tęczowe reflektory. Kiedy spojrzał na nie, zdał sobie sprawę, że nie potrzebuje niczego więcej, aby być wyjątkowym. Jego skrzydła, migoczące w słońcu, były już same w sobie cudem natury. Ptaki, które go otaczały, patrzyły na niego z zachwytem. Ich oczy błyszczały radością, widząc, jak Igorek przestaje próbować naśladować ich piękno, a jednocześnie emanuje swoim własnym, wyjątkowym blaskiem. Igorek poczuł ciepło satysfakcji, gdy ptaki podziwiały jego tęczowe skrzydełka. Zrozumiał, że nie musi naśladować innych, by być wartościowym. Każdy ma coś wyjątkowego, coś, co sprawia, że jest niepowtarzalny. Z dnia na dzień Igorek przestał zazdrościć ptakom ich piór i zaczął cieszyć się z własnej kolorowej urody. Nauka tej lekcji uczyniła go bardziej pewnym siebie i szczęśliwym, a jego skrzydełka stały się symbolem akceptacji samego siebie. Teraz, gdy unoszą się w powietrzu, świecą jeszcze jaskrawiej, a Igorek wie, że są dokładnie takie, jakie powinny być, unikalne i pełne radości. Nadszedł czas, aby motylek Igorek i ptaki połączyły siły w radosnych lotach. Wszystkie stworzenia zaczęły unosić się w powietrzu tańcząc. Skrzydła ptaków delikatnie szumiały, a kolorowe skrzydełka Igorka migotały w promieniach słońca. Różnorodność kształtów, barw i stylów lotu stworzyła piękne widowisko, które rozświetlało niebo. Motylek i ptaki śmiały się razem. Wspólne chwile sprawiły, że każdy z nich czuło się jeszcze bardziej związane i zrozumiane. Igorek uśmiechnął się, dumnie prezentując swoje kolorowe skrzydełka. Jego radość była jak promyk słońca, rozświetlający serca wszystkich przyjaciół wkoło. Motylek zrozumiał, że moc tkwi w różnorodności, a radość w akceptacji własnej wyjątkowości.